Sprawą debaty przedwyborczej między prezydentem Polski Andrzejem Dudą a prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zaczął interesować się Andrzej Olechowski. Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych. Andrzej Olechowski, który pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Wskazał on, że przecież istnieje bardzo proste rozwiązanie, a do tego rozwiązania wystarczą po prostu dwa krzesła i dwie szklanki wody. No, może jedna szklanka wody, na przykład z kolektora Czajka, to już jest moja uwaga. A miejsce, gdzie miałaby się odbyć ta debata, no to oczywiście miejsce jak najbardziej niezależne. I tu właśnie Andrzej Olechowski wykazuje tak charakterystyczne dla niego poczucie humoru, ponieważ uważa, że takim niezależnym i obiektywnym miejscem są uniwersytety, uczelnie wyższe. I dlatego zwrócił się z apelem do rektora Uniwersytetu Warszawskiego o zorganizowanie takiej debaty, a jeśli nie na Uniwersytecie Warszawskim, to może na terenie jakiegoś innego uniwersytetu. O, jeszcze jedno. Wymieniłem te wszystkie tytuły, no nie wszystkie, ale część przynajmniej, które zajmował Andrzej Olechowski, a zapomniałem o jednym. Andrzej Olechowski był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL-u, co zresztą wykazał w swoim curriculum vitae.